Zawsze mamy dylemat, bo jesteśmy najbardziej interdyscyplinarnym klubem w Opolu, no i teraz porównywać wyniki różnych dyscyplin sportowych jest nam trudno. Tych sukcesów było mnóstwo w 2016 roku, ale no, ja już widzę to, że 2017 rok może być naprawdę rokiem wielkich sukcesów i organizacyjnych, bo finały akademickie Mistrzostw Polski w piłce siatkowej kobiet mężczyzn i gala sportu akademickiego i przyszedł do nas Bartek Stój i Magda Warakomska, więc naprawdę sportowcy najwyższego kalibru. Myślę, że będzie za rok naprawdę jeszcze bardziej zagorzała walka i spotkamy się wszyscy na balu. Bardzo fajne uczucie. To wszyscy widzą, jakim jestem sportowcem. Dla mnie to jest też bardzo fajne. No, bardzo mi się podoba i dziękuję bardzo za takie wyróżnienie. Bardzo, bardzo miłe. W tamtym roku byłam trzecia, w tym roku udało się awansować na drugie miejsce. Także super, mam nadzieję, że może za rok będzie jeszcze lepiej. Myślę, że nie jest tak, że dziewczyny powinny wygrywać. Myślę, że dużo znajomi wspierają, głosują, także to pewnie jest jakiś powód. Myślę, że to jest dość fajne wyróżnienie dla mnie, bo dzięki moim znajomym po prostu mogłem się jakoś wykazać na tej uczelni w AZS-ie, także dużo znajomych mi pomogło w tym, dużo też znajomych mojej dziewczyny, także jestem po prostu wdzięczny i dziękuję za tę nominację. W plebiscycie na najpopularniejszego sportowca, mimo wszystko jest to zaszczyt, że zostałem doceniony i zostałem nominowany do tego, ale to wyróżnienie na tych sześciu najwybitniejszych sportowców to faktycznie było mega zaskoczenie i tu jestem w szoku, jestem bardzo nawet wzruszony, to jednak, że ktoś to docenił i fajnie, fajnie właśnie. Na pewno jest bardzo dużym wyróżnieniem. Czuję się bardzo zaszczycony, że mogłem być najlepszym sportowcem. Był to dobry dla mnie sezon 2016. Wyjechałem na Igrzyska Olimpijskie. Wiadomo, mógł być lepszy rezultat na samych Igrzyskach Olimpijskich, ale myślę, że sam wyjazd też był dużym sukcesem.